dobry moi drodzy, dziś zapraszam Was na top 5 z linią Supreme Lab od marki Bielenda Professional. Jedna z moich ulubionych linii, jeśli rozmawiamy o marce Bielenda Professional, to jest właśnie Supreme Lab. Dlaczego? Dlatego, że znajdziemy tam fantastyczne produkty w różnych seriach, dopasowane do potrzeb naszej skóry, ale też o odpowiednim, ukierunkowanym działaniu. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podobają mi się te produkty ze względu na ich składy, ze względu na substancje aktywne i to, jak są stworzone właśnie ich formuły oraz działanie efektywne właśnie na naszą skórę. I są to takie linie, w których każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie. I co pojawia się nowa seria, to jestem zachwycona, mówię wow, kolejne świetne produkty. I ja zaczynałam moją przygodę z Supreme Lab od serii Energy Boost, czyli właśnie tej z witaminą C, a wy wiecie, że ja kocham witaminę C. Później wypróbowałam serię Sebio, potem testowałam serię Microbiom i oczywiście pojawiła się seria ceramidowa, której też nie mogłam się oprzeć i wypróbowałam wszystkie produkty, które są dostępne w tej serii. Zresztą jest tutaj na moim kanale film właśnie dotyczący większości tych produktów serii ceramidowej. I kiedy rozmawiam sobie tutaj z Wami na moim kanale pod różnymi filmami w komentarzach, to widzę, że każdy z Was ma jakiś swój ulubiony produkt. I ja też tak ostatnio zastanawiałam się nad tym, gdybym miała wybrać takie perełki, moje ukochane, ulubione produkty z tych dostępnych linii, co by to był. No i właśnie wpadłam na taki pomysł, że zrobię dla Was top 5, czyli film, który dzisiaj widzicie na moim kanale i opowiem Wam o moich topowych produktach. Pojawiła się nowa linia, linia z kwasem hialuronowym, którą mam u siebie i już zaczęłam testować, więc na razie nie będę się do niej odnosić, ale porozmawiamy sobie o tych liniach, które są już dostępne, w tych seriach, które są już dostępne właśnie w ofercie Bielenda Professional Supreme Lab. No i tutaj zacznę od serii ceramidowej, pięknej żółtej serii, w której jest bardzo duża ilość produktów pielęgnacyjnych i każdy jeden jest po prostu świetny, genialny. Tonik, krem z SPF odżywczy, produkty do ciała i pielęgnacji ciała i twarzy. Krem, który jest Waszym ulubionym kremem. Ale tak sobie pomyślałam, że gdybym miała wybrać z tej serii jeden produkt, to zdecydowanie byłoby to właśnie serum. Dlaczego to serum tak bardzo mnie zachwyciło i dlaczego jest moim ulubionym produktem z tej serii? Już nie mówiąc o tym, że widzicie, już tutaj praktycznie sięga dęka, już mi się kończy i będę musiała nabyć kolejną buteleczkę. Moi drodzy, przetestowałam różne produkty w formie serum, które zawierają w składach ceramidy i z tych wszystkich, które do tej pory przetestowałam, to jest moim zdaniem najlepsze. To jest serum, które oczywiście będzie wzmacniało i odbudowywało naszą barierę hydrolipidową. Serum, które będzie regenerowało naszą skórę, intensywnie ją nawilżało. Tutaj mamy świetne substancje aktywne, takie jak m.in. właśnie te ceramidy, fitosfingozynę, witaminę E, cholesteron, skwalan czy olej żożoba. To są takie substancje, które są nam potrzebne w pielęgnacji, żeby nasza skóra była w dobrym stanie. I ten produkt to jest coś, co ja mogę Wam polecić, szczególnie jeśli rozmawiamy o tej serii. Myślę, że troszeczkę niedoceniony, bo większość osób, kiedy pojawiają się opinie na temat właśnie tej serii ceramidowej, szczególnie podkreśla krem i jeszcze pojawia się dużo opinii o balsamie do stosowania na twarz i na ciało, a wydaje mi się, że właśnie to serum jest takie troszeczkę niedocenione. Ono ma przyjemną, lekką, mleczną formułę o bardzo delikatnym, fajnym, takim budyniowym zapachu. Ten zapach jest identyczny jak w całej serii. Szybko się wchłania, pięknie pracuje na skórze, absolutnie nie podrażnia, nie przesusza, nie powoduje pieczenia, żadnego podrażnienia, swędzenia w okolicy oczu. Można nakładać na twarz, na szyję i na dekolt. To jest taki produkt, który świetnie sprawdzi się w momencie, kiedy stosujecie różnego rodzaju kuracje. Kuracje z kwasami, kuracje z retinolem w okresie zimowym. Kiedy widzicie, że no, wasza skóra jest taka napięta, przesuszona, lekko podrażniona.
Polecam. Świetne szklane opakowanie, super pompeczka, fajnie się dozuje. Same tak naprawdę plusy. Jeden z moich ulubionych i właśnie stwierdziłam, że to będzie taki topowy kosmetyk jak dla mnie z tej serii ceramidowej. Teraz przejdziemy do serii Energy Boost i tutaj miałam problem. Tak, dobrze słyszycie, bo wyróżniłam dwa kosmetyki z tej serii, dwa, które są takimi moimi ulubionymi, chociaż mogłyby być trzy, ale stwierdziłam, że jednak te dwa to będzie to. Pierwszy z nich jest to maska, maska eksfoliująca z witaminą C i z kwasami. To jest świetna maska. Ja zresztą o niej pisałam również na moim blogu. Tam znajdziecie recenzję. Link do tej recenzji będziecie mieć w opisie do dzisiejszego filmu. To jest maska, która ma przyjemną taką żelową, bezbarwną konsystencję. Fajnie się ją aplikuje na naszą skórę. Stosujemy oczywiście wieczorem, ponieważ mamy tutaj te kwasy i witaminę C. Zostawiamy na trochę czasu, ona sobie na naszej skórze pracuje. No i co nam daje taka maska? Ta maska daje nam przede wszystkim odświeżenie naszej skóry, rozjaśnienie, poprawę kolorytu, nadaje piękny blask, skóra wygląda na taką zdrową, świetlistą. Może działać również na przebarwienia, które pojawiają się na naszej skórze, które wy posiadacie. Ja nie mam takich przebarwień, więc tutaj akurat w tej kwestii się nie wypowiem. Natomiast skład jest tak skomponowany, że właśnie będzie działał na te lekkie przebarwienia, na takie przebarwienia bardziej powierzchowne, które na naszej skórze mogą się pojawić. I to jest też fajny produkt, który mikrozłuszcza, czyli dochodzi do takiego złuszczania, którego wy nie widzicie, czyli z drugiej strony też mamy oczyszczanie porów skórnych, oczyszczanie, usuwanie tego, co na naszej skórze zalega, ale mamy też antyoksydanty, czyli wymiatanie wolnych rodników, czyli witamina C. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja kocham witaminę C i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji nie było chociaż jednego kosmetyku, który zawiera właśnie ten cudowny, wspaniały składnik. Ta maska jest świetna. Tutaj w składzie znajdziemy takie substancje jak witamina C, ultrastabilna, kwas glikolowy czy glukonolakton. Te substancje aktywne, które będą wspaniale działały na naszą skórę. Witamina C, glukonolakton, kwas glikolowy. Nie dość, że będziemy mieć właśnie to rozjaśnienie, rozświetlenie, piękny blask, koloryt, złuszczanie, oczyszczanie, to jeszcze będziemy mieć działanie przeciwstarzeniowe. Polecam, maska nie podrażnia, nie powoduje ściągnięcia, nie powoduje napięcia, nie powoduje takiego podrażnienia, mimo tego, że mamy kwas glikolowy, który jest kwasem delikatnie drażniącym. Tutaj absolutnie tak jest to wszystko skomponowane, że jak nałożycie sobie tę maseczkę na twarz, to nie będziecie mieć takiego wrażenia, że coś was tak podszczypuje, jak to zazwyczaj bywa przy kwasie glikolowym. Absolutnie nie. I drugi kosmetyk, który chciałam wyróżnić właśnie z tej serii Energy Boost, to jest serum olejowe. Ja o tym serum też już się wypowiadałam na moim Instagramie. I to jest produkt, który zawiera moją ulubioną formę witaminy C, formę olejową, która jest niesamowicie aktywna już w bardzo niskich stężeniach, wnika w głębsze warstwy naszej skóry i przynosi super efekty. A poza tym też jest to taka witamina C, forma witaminy C, którą można spokojnie stosować przez cały rok. Ona nie podrażnia, nie uczula, można ją stosować przy skórze naczynkowej, skórze wrażliwej. Jest po prostu cudowna. To serum posiada olejową formułę. To jest olejek, który też stopniowo się wchłania, więc tutaj też musicie o tym pamiętać. Ja posiadam skórę mieszaną, dlatego ja to serum stosuję głównie w wieczornej pielęgnacji, bo wtedy właśnie ono się tak powoli wchłania. Ja nie muszę się śpieszyć, jak to bywa w porannej pielęgnacji z wykonaniem makijażu, z tymi wszystkimi krokami pielęgnacyjnymi, więc wtedy lubię sobie to serum stosować. Ale jeśli wy posiadacie skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, to spokojnie możecie je stosować również w porannej pielęgnacji. Tutaj chciałam też podkreślić, że to serum ma bardzo przyjemny zapach, taki bardzo delikatny zapach, lekko cytrusowy. Ale słuchajcie, oprócz tej aktywnej witaminy C w składzie znajdziemy również bakuchiol, czyli z jednej strony mamy działanie
wymiatanie tych wolnych rodników tlenowych, mamy działanie antyoksydacyjne, a z drugiej strony mamy też działanie przeciwzmarszczkowe. I nie wiem, czy wiecie, ale bakuchiol też bardzo fajnie wpływa na wszelkiego rodzaju zmiany trądzikowe, więc to połączenie witaminy C i tego bakuchiolu to jest bardzo ciekawe połączenie, bardzo takie fajne, aktywne połączenie dla naszej skóry, na czym na przykład mi osobiście zależy. I z jednej strony, jak sobie pomyślicie o tej formule olejowej skóra mieszana, to pamiętajcie o tym bakuchiolu, czyli mamy tutaj wspaniałe takie rozwiązanie, dopełnienie się, jeśli rozmawiamy właśnie o takiej pielęgnacji rozjaśniającej, nadającej piękne kolory dla naszej skóry, przeciwzmarszczkowej, w działaniu właśnie takim anti-aging, bym powiedziała. Super fajny produkt. Jeszcze dwa kosmetyki. Teraz będzie seria Microbiome Pro Care. Ach, ciężko było się tutaj zdecydować, ale jest jeden kosmetyk z tej serii, o którym też już Wam opowiadałam. To jest mleczny tonik. To jest tak cudowny produkt, który jest, powiedziałabym, kosmetykiem kompleksowym ze względu na swoją formułę działania, ale też konsystencję, że sprawdzi się w pielęgnacji każdego z Was, w pielęgnacji każdego typu skóry, o każdej porze roku. Jego formuła jest tak skomponowana, że z jednej strony mamy tutaj tonik, czyli będziemy przywracać pH naszej skóry, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że mamy też serum, czyli taką jakby esencję mleczną. Co nam to daje? Daje nam to, że możemy ten tonik wykorzystać standardowo jak tonik, ale z drugiej strony możemy też nim zastąpić na przykład serum, które tradycyjnie stosujemy w naszej pielęgnacji. I dlaczego ja ten tonik tak bardzo lubię i dzisiaj go wyróżniłam? Też właśnie dlatego, że w okresie letnim, wiosenno-letnim, kiedy wzrasta temperatura, nie lubimy takich ciężkich konsystencji i też często zmieniamy naszą pielęgnację na lżejszą. Rezygnujemy z pewnych kosmetyków. A ten tonik może być takim właśnie połączeniem toniku i serum i w tej letniej pielęgnacji super się sprawdzić. No bo mamy lekką formułę, bardzo przyjemną, taką mleczną, super pracuje na naszej skórze i właśnie możemy go stosować na kilka sposobów. Ja lubię ten tonik wylewać sobie też w zagłębienie dłoni i sobie go tak wklepywać w skórę, przez co ten efekt mam wrażenie, że jest jeszcze fajniejszy. Ale co jest istotne w tym toniku, to przede wszystkim to, że jest to produkt, który będzie wzmacniał nasz naturalny mikrobiom. Ja o tym mikrobiomie, że już tak powiem, trąbię Wam od jakiegoś czasu i staram się zwrócić Wam uwagę, jak ważne jest dbanie o nasz mikrobiom naskórkowy, o naszą mikrobiotę, która żyje sobie na tej naszej skórze. I też mówiłam Wam o tym, że w takiej kompleksowej, świadomej pielęgnacji fajnie by było mieć jeden produkt, który będzie o ten mikrobiom dbał. I tutaj moja propozycja dla Was to jest między innymi taki właśnie mleczny tonik od marki Bielenda Professional. W jego składzie znajdziemy kompleks symbiotik, mamy beta-glukan, mamy kwas hialuronowy, mamy skwalan, mamy kwas glutaminowy. To jest tonik, który będzie działał na nasz mikrobiom, będzie nawilżał, będzie regenerował, będzie koił i łagodził naszą skórę. Cudowny, kolejny cudowny produkt, który chciałam dzisiaj wyróżnić. Wydaje mi się, że ta seria Microbiom też jest troszeczkę niedoceniona i za mało się o niej mówi, bo tam również mamy fantastyczne produkty w ofercie w całej tej serii. No ale właśnie, ten tonik to jest coś, co ja Wam dzisiaj szczególnie polecam. Moi drodzy, i na zakończenie będzie jeszcze jeden tonik i to właśnie będzie seria Sebio, czyli ta zielona seria skierowana głównie do osób posiadających skórę mieszaną, trądzikową, problematyczną. Ze względu na połączenie substancji aktywnych i ze względu między innymi na kwasy. Jest to seria, która będzie działała na regulację sebum, na odblokowywanie porów skórnych, oczyszczanie, mikrozłuszczanie, nadawanie blasku, ale też między innymi na zaskórniki, czy właśnie zmiany takie trądzikowe, które na naszej skórze się mogą pojawić. A ja jako posiadaczka skóry mieszanej często
mam ten problem właśnie tutaj w strefie T, że coś się dzieje. Już nie mówiąc o tym, że w strefie T zawsze ta produkcja sebum jest zwiększona niż w strefie U, czyli na policzkach. I ja uwielbiam takie toniki, płyny złuszczające, ponieważ one są super rozwiązaniem, kiedy chcemy zrezygnować z tradycyjnych peelingów, a mieć taki jeden produkt też, który będzie pięknie naszą skórę, jak to się mówi, odświeżał, regulował właśnie sebum, działał na jakieś zaskórniki, na jakieś krostki, sprawiał, że ta skóra będzie naprawdę dobrze wyglądała. I ten tonik, który dzisiaj właśnie Wam tutaj wyróżnia w dzisiejszym filmie, jest super skomponowany. Mamy świetne, świetne, słuchajcie, substancje aktywne, kwasy, takie kwasy, które rzadko można znaleźć w kosmetykach, ale one słyną ze swojego genialnego działania na naszą skórę. I to są między innymi właśnie kwas bursztynowy, shikimowy, migdałowy czy mlekowy. Kwas mlekowy i kwas migdałowy są na pewno Wam dobrze znane, ale kwas shikimowy jest to jeden z takich fajniejszych kwasów, kiedy mówimy na przykład o przebarwieniach, ale takich przebarwieniach potrądzikowych, kiedy mówimy właśnie o działaniu na zaskórniki, ewentualnie na jakieś blizny potrądzikowe. No i kwas bursztynowy, który robi, jak to się mówi, furorę w kosmetyce profesjonalnej. Super, naprawdę super połączenie w tym toniku tych kwasów, tak skomponowane, że skóry mieszane, tłuste, problematyczne, trądzikowe powinny polubić ten tonik. To nie jest takie stężenie kwasów, którego możecie się obawiać, że będzie dochodziło do jakiegoś intensywnego złuszczania na Waszej skórze. Absolutnie nie, to jest tonik, to jest taki płyn złuszczający, który warto stosować na przykład 2 razy w tygodniu. Oczywiście tę intensywność stosowania dopasowujecie do typu Waszej skóry, do Waszych potrzeb, do tego jak Wasza skóra wygląda. Pamiętajcie też, że nie stosujemy kwasu w momencie, kiedy mamy ropne wypryski, takie zaczerwienione. Wtedy też nie stosujemy tego typu produktów, ale kiedy chcecie popracować nad Waszą skórą, kiedy widzicie zaskórniki, zaskórniki otwarte, zamknięte, kiedy widzicie, że jednak ta skóra bardzo się wyświeca w ciągu dnia, że ta produkcja sebum jest zwiększona, to wprowadzenie takiego toniku do Waszej pielęgnacji będzie świetnym rozwiązaniem. I ja właśnie dzisiaj polecam Wam ten od marki Bielenda Professional. Tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, ja mogłabym tutaj jeszcze Wam gadać troszeczkę o produktach Supreme Lab, które moim zdaniem są świetne i warte polecenia, ale starałam się dzisiaj wyróżnić takie moje, powiedziałabym, must have, takie kosmetyki, które no gdzieś tam warto mieć z tyłu głowy, jeśli szukacie fajnej, takiej profesjonalnej, bardziej profesjonalnej pielęgnacji, na które warto zwrócić uwagę, bo czasami też dopytujecie mnie, który z tych kosmetyków właśnie z tej takiej serii czy tam linii poleciłabym najbardziej. No i dzisiaj wyróżniłam te moje top 5. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tych kosmetyków. Czy je znacie, czy stosujecie? A może Wy macie jakieś inne, ulubione, takie must have, Wasze produkty Supreme Lab właśnie od Bielenda Professional? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, też znajdziecie w opisie, plus link do posta na blogu, link do filmu o tonikach. Wystarczy rozwinąć sobie opis, tam wszystko będziecie mieć. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!